Dobra wiadomość ze wschodu. Armenia i Azerbejdżan zawieszają broń w konflikcie o Górski Karabach. Walki toczyły się od dwóch tygodni. Ministrowie spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu przybyli wczoraj do Moskwy na specjalne zaproszenie prezydenta Rosji Władimira Putina. Po 10 godzinach negocjacji obie strony uzgodniły zawieszenie broni w Górskim Karabachu. Decyzja wejdzie w życie dziś w południe. Wstrzymanie ognia zostanie wykorzystane na wymianę jeńców oraz ciał poległych żołnierzy. Armenia i Azerbejdżan zgodziły się ponadto na podjęcie dalszych negocjacji w celu całkowitego rozwiązania konfliktu o separatystyczną ormiańską enklawę. Mediatorem zostanie Grupa Mińska Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pod przewodnictwem Rosji, USA i Francji. Walki w Górskim Karabachu rozpoczęły się dwa tygodnie temu od ataku Azerbejdżanu na ormiańskie osady. W tym czasie zginęło już co najmniej kilkaset osób, wśród nich znajdują się także cywile. Dokładne dane nie są znane z powodu działań dezinformacyjnych oraz braku niezależnych obserwatorów na miejscu.